Europa miała się rozwijać, miało być ożywienie i miały rosnąć ceny akcji. Tymczasem przez ostatni miesiąc niemiecka lokomotywa gospodarcza nie radzi sobie dobrze. Giełda u naszego zachodniego sąsiada spadła w lipcu o 10%, a giełdy we Francji i Wielkiej Brytanii też na solidnym minusie, ale i tak najgorzej z tych wszystkich europejskich parkietów radzi sobie rosyjska giełda, która w miesiąc straciła 18%. Przy tym porównaniu warszawska giełda z jednoprocentowym spadkiem wygląda co najmniej. Przyzwoicie. No i takie zachowanie rynków to w sumie materializacja obaw inwestorów o konsekwencje ekonomicznych sankcji gospodarczych, w których i Rosja, i Unia Europejska zaczynają się powoli rozkręcać. Dlatego też bardzo duża gotówka ucieka w tej chwili w bezpieczną przystań, jaką są niemieckie obligacje, które dodatkowo są rekordowo drogie. Rentowność 10-letnich obligacji Niemiec znalazła się na poziomie 1,1%, ,1%, czyli pułapu, gdzie nie ma mowy o zyskach, a jedyną motywacją do kupna w tej chwili właśnie papierów dłużnych niemieckiej gospodarki jest potrzeba absolutnego bezpieczeństwa. Słabość europejskich rynków to efekt słabnących danych gospodarczych. Do wcześniejszego słabnącego indeksu IFO z niemieckiej gospodarki teraz dołączają z kolei niemieckie zamówienia w przemyśle, które też spadły i to spadły w czerwcu o ponad 4%. Stąd spodziewałbym się, że w najbliższym czasie jeszcze gorzej wypadnie z kolei niemiecka produkcja przemysłowa, która w czerwcu wzrosła zaledwie o kosmetyczne 30%. W tej chwili nadzieją rynków i inwestorów pozostają już tylko i wyłącznie Stany Zjednoczone, a tam na szczęście na razie sytuacja wygląda dobrze, bo indeks ISM opisujący sektor usług, a więc aż 80% amerykańskiej gospodarki, jest w kondycji najlepszej od grudnia 2005 roku. To szansa, ale także zagrożenie, bo najmniejsza obawa o rozwój sytuacji w Stanach Zjednoczonych doprowadzi na rynkach do solidnej korekty. Korekty, której większość inwestorów może się już obawiać. Korekty też wprowadza Zakład Ubezpieczeń Społecznych, czyli ZUS, codziennie aktualizując informacje o liczbie deklaracji członków OFE. Choć okno transferowe zamknęło się już tydzień temu, to nadal trwa liczenie zgłoszeń, które spływają pocztą. Dokładną liczbę ZUS ma podać do połowy sierpnia, ale już teraz wiadomo, że będzie to to ponad 2 miliony osób, czyli blisko 15% uprawnionych. O ostatecznym rozrachunku OFE oraz o dalszych losach giełd i gospodarek dowiesz się w kolejnym programie. Do zobaczenia.